Okej, dobrze, chyba jesteśmy live, więc nie ma co przedłużać. Czas zacząć. Jest równo 10, więc wydaje mi się, że kto miał do nas dołączyć, to dołączył. Witamy serdecznie Państwa na tym kolejnym webinarze z cyklu Prawo, Podatki i IT. Dzisiaj bardziej IT niż Prawo i Podatki. Zajmiemy się rozwiązaniami mobilnymi, w jaki sposób one mogą wspierać działalność przedsiębiorstwa, no tak jak tutaj w samym tytule, w zakresie gospodarki magazynowej, w zakresie produkcji, ale również w zakresie serwisowania urządzeń. Tu w tej części serwisowania urządzeń dzisiaj też postaramy się Państwu pokazać dużo rozwiązań live. W części produkcyjnej i gospodarki magazynowej Marcin tutaj postara się przybliżyć nieco temat, bo jest on bardzo szeroki i rozbudowany. Zresztą też Państwa prosimy, żebyście Państwo uzupełniali ankiety, które są zawsze po webinarach, bo one też są dla nas wskazówką, w których obszarach byście Państwo bardziej chcieli wejść w szczegóły, a na pewno w tym roku webinarów będzie naprawdę bardzo gęsto. Nie mamy jeszcze opublikowanego harmonogramu, ale to wkrótce nastąpi. Ja się nazywam Jędrzej Jażdżyk, reprezentuję firmę Hogarth. Jest ze mną dwóch panów, partnerów, którzy z nami współpracują, z którymi my współpracujemy, gdzie razem współpracujemy na wielu projektach. Jest Marcin Płonka z firmy Probit. Dzień dobry. I Łukasz Konisiewicz z firmy Simply Mobile, który, jak mówiłem, będzie w tej drugiej części mówił o serwisowaniu urządzeń za pomocą narzędzi mobilnych. Dzień dobry, witam. Dobrze, to nie przedłużając, ja przejdę do takiej części wstępnej, gdzie parę rzeczy mówię o tym, czym się zajmujemy, o czym mówimy na naszych webinarach również. Postaram się tutaj nie przedłużać, żeby nie zamęczać tą częścią marketingową. W każdym razie zajmujemy się technologiami ERP, obiegiem dokumentów. No wiadomo, jeżeli chodzi o systemy ERP, to tutaj przekrojowo przez wszystkie moduły. Magazyn, produkcja, logistyka. Oczywiście księgowość, w tym jesteśmy też bardzo silni i pewnie to już wiecie Państwo z naszych webinarów, bo dużo też webinarów jest z zakresu właśnie prawa podatków i wpływu tych podatków, czy też wpływu tego prawa na rozwiązania IT i też na to, w jaki sposób i jakie w ogóle dostarczamy moduły na rynku, dlatego że jesteśmy również programistami. Tworzymy własne rozwiązania programistyczne. Na tej podstawie stworzyliśmy całą platformę wymiany danych, a na bazie tej platformy wymiany danych stworzyliśmy szereg rozwiązań dedykowanych dla firm w zakresie właśnie spełniania wymogów legislacyjnych w Polsce, takich właśnie jak JPK, jak KSeF, jak e-sprawozdania, jak ewidencje akcyzowe, jak SMOD dla branży farmaceutycznej i szereg innych. Ale również wdrażamy całe pakiety raportowo-sprawozdawcze za pomocą narzędzi BI i tak naprawdę tutaj się nawet nie ograniczamy, bo zarówno mamy specjalistów od Tableau, Power BI-a czy od Klika. Również RPA, tak, czyli automatyzacja procesów biznesowych, nie jest nam obca, bo właściwie to jest nieodzowną częścią każdego rozwiązania w każdej firmie. Więc tutaj też szereg tego typu rozwiązań robimy w zakresie narzędzi czy rozwiązań, które są już dostępne w naszej platformie. No ponadto oczywiście jesteśmy kierownikami projektów, ponieważ realizujemy projekty od lat, mamy już naprawdę bardzo dużo tych projektów zrealizowanych. Świadczymy również wsparcie serwisowe, czy wdrażamy narzędzia do planowania i budżetowania. To tyle w takim telegraficznym skrócie. Oczywiście prowadzimy cyklicznie webinary. One są czasami bardziej intensywnie, czasami trochę mniej, niemniej jednak mniej więcej co dwa tygodnie staramy się jakiś webinar z wartościowymi informacjami dla Państwa przygotować. To są zarówno właśnie zagadnienia prawno-podatkowe, ale również, znaczy no przede wszystkim są to zagadnienia IT, które wynikają właśnie ze zmian legislacyjnych, ale nie tylko, bo czasami są to webinary, które mówią wprost tylko i wyłącznie o narzędziach IT i w jaki sposób one mogą wspomagać biznes. Taki webinar jest chociażby dzisiaj. Tak jak wspominałem, wkrótce opublikujemy harmonogram. Będzie dużo na temat właśnie zmian legislacyjnych, które wraz z nową władzą już się pojawiły, chociażby w zakresie ewidencji akcyzowych. Będziemy również bardzo intensyfikować
ilość webinarów, w których będziemy mówić o platformie obiegu dokumentów, ale również o obsłudze procesów logistycznych, produkcyjnych w zakresie Microsoft Business Central. I stąd też tutaj, chociażby dzisiaj, będziemy nieco przybliżać te zagadnienia, ale będziemy je bardzo rozwijać na kolejnych webinarach. Zachęcam Państwa do śledzenia naszej strony internetowej, zakładka szkolenia, ale również, żeby śledzić nasz kanał YouTube'owy, bo tam bardzo dużo pracy w to włożyliśmy, żeby raz to wizualnie ładnie się prezentowało, dwa, żeby było łatwo wyszukiwać różne informacje, a trzecia rzecz, żeby też w samym webinarze w środku można było też odnaleźć interesujące treści. Podzieliliśmy to na sekcje, także to na pewno ułatwia, tego nie ma na naszej głównej stronie, natomiast na YouTubie ten podział na rozdziały się znajduje, więc łatwo wtedy jest odszukać interesujące treści. Tak jak wspominałem, dostarczamy rozwiązania z zakresu spełnienia wymogów prawnych, stąd też ten ostatni slajd, który pokazuje właśnie, czy to rozwiązania w zakresie prawa i podatków i od PKXF, SMOPL, o tym już wspominałem, ale również rozwiązania typowo biznesowe, jak fakturowanie, windykacja, banking, platformy workflow i tak dalej. Ostatni slajd z mojej strony, już nie będę dłużej przedłużał. To tylko takie podsumowanie, tak? Jesteśmy ponad 30 lat na rynku, zresztą to się tyczy zarówno Hogarta, jak i Probita, więc naprawdę staramy się skupiać specjalistów, czy to bezpośrednio naszych pracowników, czy współpracowników, stąd też właśnie ta rozszerzona nasza współpraca. Doświadczenie to są tysiące wdrożeń, można krótko powiedzieć. Mamy wykwalifikowaną kadrę, u nas ludzie, którzy pracują. Nie skupiamy ludzi prosto po studiach, oczywiście przyjmujemy również, ale jest to mniejszość, jeśli chodzi o nasze zasoby. I tu mówię o sobie, tu mówię również o naszych partnerach, bo właściwie mamy bardzo podobny sposób prowadzenia biznesu. No i tyle z mojej strony. Po prawej stronie Państwo widzicie tutaj szereg naszych referencji, klientów, naprawdę mamy setki i są to uznane marki, więc na pewno jest to jakaś legitymizacja naszej wiedzy i umiejętności. Tyle z mojej strony, oddaję głos prelegentom, którzy Państwu przybliżą te zagadnienia. Najpierw oddaję głos Marcinowi. Marcinie, przejmij stery. I też jeszcze tytułem wstępu powiedz dwa słowa o Probicie, żeby przybliżyć Państwu, jakie macie też rozwiązania, które pomagają biznesowi. Ja ze swojej strony dziękuję. Na końcu się jeszcze włączę, żeby Państwu podziękować za uczestnictwo. Dziękuję, Jędrzej. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Miło mi powitać ze swojej strony Państwa na dzisiejszym webinarze. Ja nazywam się Marcin Płonka, jestem dyrektorem handlowym w firmie Probit. Dzisiaj będziemy chcieli przybliżyć Państwu właśnie tematykę tych aplikacji mobilnej jako rozszerzenia systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central. Będę chciał opowiedzieć o paru jego funkcjonalnościach i zasiać, że tak powiem, takie ziarenko zainteresowania, które w późniejszych webinarach, tak jak powiedział Jędrzej, mamy w planie organizować w tym roku. Też na kolejnych powiedzieć trochę więcej, pewnie w obszarach, które Państwo w ankiecie po dzisiejszym webinarze będą mogli zaznaczyć, odhaczyć, na których później będziemy mogli się skupić, bo tak jak powiedział Jędrzej, tematyka jest dość szeroka. Dla wielu z Państwa może firma Probit nie jest znajoma, dlatego ja zacząłbym, że tak powiem, trochę w krótkim tytułem wstępu, dlaczego Probit, dlaczego Microsoft, a później jakby już trochę więcej szczegółów o aplikacjach mobilnych. Zatem przejdę do tego tytułu wstępu, dlaczego Probit i tak króciutko o historii. Firma Probit, tak jak wspomniał już Jędrzej, no ma ponad 30 lat swoich doświadczeń. Powstała w 1990 roku, została założona przez Elżbietę i Wojciecha Zawadzkich, więc jesteśmy już na tym rynku dość długo, cały czas na rynku IT. W roku 2018 została przekształcona w spółkę ZOO i tutaj na czele teraz jako prezes stoi już Izabela Nowosławska. Nasza siedziba główna to Wrocław. Mamy nasze oddziały również w Poznaniu i Sosnowcu,
ale można powiedzieć, że obszarem działalności obejmujemy cały kraj i nie tylko, bo posiadamy tutaj wdrożenia w firmy również poza granicami naszego kraju. Od początku naszej działalności zajmujemy się produkcją, sprzedażą i wdrożeniami właśnie profesjonalnego oprogramowania do zarządzania firmą, bo tworzymy własne systemy informatyczne, które jakby obsługują i wspomagają pracę w działach finansowo-księgowym, kadrowo-płacowym, czy na sprzedaży, czy produkcji. W naszej ofercie znajdują się dedykowane rozwiązania na przykład dla podmiotów zarządzających nieruchomościami czy jednostek budżetowych. To jest taka jakby odrębna gałąź, którą też Probit dotyka. Natomiast jednym z filarów naszej firmy jest dział ERP, którego ja jestem przedstawicielem, bo właśnie w roku 2005 podpisaliśmy umowę partnerską z Microsoftem i zaczęliśmy współpracę w zakresie wdrażania systemu, wtedy nazywał się to system Navision. I od tamtej pory zarówno system się mocno rozwija, jak i właśnie nasz dział mocno się rozwija i właściwie na tą chwilę system ERP Microsoftu stał się chyba kluczowym produktem w naszej ofercie. Podsumowując te cechy, o których też na początku wspominał Jędrzej, czyli ta stabilność, te lata doświadczeń pokazują, że nie jesteśmy startupem, mamy stabilną sytuację finansową, doświadczenie, ta ilość wdrożeń w firmach z różnych obszarów naprawdę pozwala zebrać w naszej firmie, wśród naszych pracowników ogromne doświadczenie. Te dwa punkty wcześniejsze, o których wspomniałem, są taką wypadkową tego trzeciego punktu, czyli wiedzy, która jest wiedzą i doświadczeniem pracowników, bo można chyba śmiało przyjąć, że ponad 60% naszej kadry posiada więcej niż 20 lat pracy w naszej firmie, więc to też pokazuje zarówno wiedzę, doświadczenie, jak i stabilność. Nie stoimy w miejscu, rozwijamy się, właśnie ta umowa partnerska z Microsoftem daje nam takie możliwości rozwoju i pracy na najnowszych technologiach. No i to partnerstwo, dzięki szerokiemu portfolio partnerów jesteśmy w stanie obsłużyć czy objąć tutaj produktem, ofertą właściwie cały zakres potrzeb państwa w każdym obszarze i tutaj przykładem właśnie są te umowy i współpraca z Hogartem, z Fornaf, z Continuum, IBCS-em czy pozostałe firmy, o których tutaj możemy powiedzieć. Skoro powiedziałem dlaczego Probit, to też dlaczego system Microsoftu, system ERP, system Microsoftu wywodzi się oczywiście z systemu Microsoftu, jeszcze wtedy nie Microsoft, Navision, dopiero przeszedł jakby tą zmianę nazewnictwa i obecnie pełna nazwa to Microsoft Dynamics 365 Business Central. Właściwie jest to kompleksowy, zintegrowany system obejmujący całe obszary w firmie, są tam moduły finanse, sprzedaż, serwis, logistyka, zarządzanie projektami czy zarządzanie produkcją. Jest oczywiście w pełni zintegrowany systemem, a jego funkcjonalność jest na tyle elastyczna, że może działać zarówno w małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstwach. Ta elastyczność i to podejście Microsoftu cechuje się też tym, że daje możliwość instalacji w różnych modelach. Mamy tutaj zarówno do czynienia z wersją on-premise, czyli tak można powiedzieć jednorazowym zakupem licencji wieczystej i możliwością postawienia tego zarówno na środowisku fizycznym u siebie, na jakimś serwerze, ale też możliwość wersji tej on-premise postawienia na wersjach cloudowych, na przykład na Microsoft Azure. Drugi wariant, to już jest jakby usługa SaaS, czyli mamy pełną wersję on cloud, jest wtedy system postawiony już na Microsoft Azure. Daje na pewno możliwość tutaj w tej wariancie znalezienia wielu oszczędności, jeżeli chodzi o infrastrukturę, zakup infrastruktury, czy właśnie
utrzymanie tej infrastruktury. Co wyróżnia sam system w stosunku do innych systemów ERP, których na rynku jest dużo? No to wydaje mi się, że modułowość, czyli jakby system jest kompletny, ale też pozwalający na dobór modułów w zależności od potrzeb i specyfiki działania danej firmy. System jest dostosowany do pracy zarówno w kraju, jak i za granicą, do obsługi firm wielooddziałowych. Ciekawym rozwiązaniem jest dodatkowo właśnie Microsoft AppSource, czyli ten tak zwany sklep Microsoftu, w którym możemy zakupić, dołożyć dodatkowe funkcjonalności, dodatkowe aplikacje napisane przez partnerów Microsoftu, które są gotowymi rozwiązaniami, a pozwalają też rozszerzyć wtedy jego funkcjonalność. No i oczywiście współpraca z Microsoft Power BI, to jest narzędzie, chyba jedno z najlepszych narzędzi raportujących, i tutaj jak to w środowisku Microsoftu w pełni zintegrowane właśnie z systemem Microsoft Dynamics. Co jeszcze wyróżnia, to może to kluczowa cecha, ale właśnie przynależność systemu ogólnie do produktów rodziny Microsoft, czyli mamy pełną integrację z Outlookiem, z Teamsami, z OneDrive'em, te wszystkie integracje są wbudowane w systemie. Państwo, większość klientów używa tych aplikacji, więc jakby w codziennej pracy sprawdza się to bardzo, i ta integracja i rozwiązania naprawdę są ułatwiające. Pokazywaliśmy część z tych integracji już na naszych wcześniejszych webinarach. Myślę, że w kolejnych też będziemy zagadywać i opowiadać o tych tematyce właśnie ściśle związanej z samym systemem Microsoftu, a nie tylko jak w dzisiejszym temacie aplikacji mobilnych. Jeżeli chodzi o sam interfejs systemu, no to jest on bardzo przyjazny i myślę funkcjonalny dla użytkownika, kojarzony z jakby tak samo jak z pozostałymi produktami z pakietu Microsoft Office. Można obsługiwać go z każdego miejsca, z każdej platformy. Tutaj ten zakres właśnie zupełnie nie ulega zmianie. Zakres funkcjonalny to jest jakby potwierdzenie, gdzie dzisiaj też będę chciał powiedzieć i pokazać ten rozwiązania mobilne nasze, więc tutaj jakby w samym systemie Microsoftu także mamy możliwość korzystania czy to przez aplikacje z komputerów stacjonarnych, czy z tabletów, czy z właśnie tutaj urządzeń typu smartfony, niezależnie z jakim systemem operacyjnym, czy to będzie przez każdego rodzaju przeglądarkę. System obejmuje swoimi obszarami czy swoją funkcjonalnością kompleksowo wszystkie obszary, od finansów, które tutaj również jakby w zakresie poszerzenia swojej funkcjonalności współpracują z aplikacjami tutaj naszymi, czyli tymi aplikacjami, o których wspominał Jędrzej, też ta integracja tutaj może występować. Jest cały obszar sprzedaży, produkcji, magazynów, czyli tak zwana cała logistyka, obsługi zarówno dokumentów, każdego rodzaju procesów jest obsłużona. Oczywiście zarządzanie projektami, zarządzanie produkcją, raportowanie, to ten wspomniany Power BI, który też jakby daje tutaj możliwości bardzo duże dla klienta, bo to także klient sam może później tworzyć wiele swoich raportów i aplikacji, nie tylko przez partnerów. Tu jeszcze tylko jakby uwidocznienie tej współpracy w pakiecie właśnie tych produktów Microsoftu. Myślę, że cała ta otoczka produktów Microsoftu dla każdego z Państwa jest na tyle znana, że w tym momencie nie ma co więcej opowiadać. Fajne i ciekawe rozwiązanie to jest naprawdę, oglądając prezentację w danym obszarze, jak ta integracja wygląda, to na pewno Państwu byłoby przydatne i będziemy to też na pewno pokazywać. Tu też jeszcze ta wspomniana możliwość wykorzystania zarówno Power BI, jak i tych aplikacji właśnie naszych wewnątrz tutaj naszego partnerstwa firmy Hogarth.
Ja tutaj, Marcin, jedną rzecz uzupełnię, bo jak wspominałeś tutaj o tym środowisku Microsoft, to warto jest też wspomnieć o tym, że to już też pokazywaliśmy Państwu, jak chociażby można zamówienia składać bezpośrednio z Outlooka, co jest bardzo też ciekawą funkcjonalnością. To tak tytułem drobnego uzupełnienia i przypomnienia. Tak jest, bardzo dobrze. Ja tutaj tak wspomniałem tylko, że już mieliśmy webinary, ale właśnie tak jak Jędrzej powiedział, na tyle jest to rozbudowana funkcjonalność, że wykorzystanie tych dodatkowych aplikacji fajnie jest zobaczyć w obszarze czy w procesie, którego to dotyka. Właśnie pokazywaliśmy, jak fajnie z zwykłego maila zamówienie wpisane ręcznie, otrzymany mail może wpłynąć od razu do systemu i po indeksach jako zamówienie czy sprzedaży, czy wydania od razu do systemu wrzucone, jak to system identyfikuje. Więcej rzeczy o samym Probicie, o samym Microsoftie można znaleźć na naszej stronie, na którą gorąco zapraszam. Zapraszam też do kontaktu, czy mailowego, czy telefonicznego. Oczywiście jesteśmy tutaj gotowi na spotkania, na prezentacje, na odpowiedź na wszelkiego rodzaju Państwa wątpliwości i pytania. Ten dostęp do nas, ten kontakt mailowy, telefoniczny oczywiście dla wszystkich z Państwa będzie dostępny. I teraz jakby przechodząc do tematyki, która jest dzisiaj tematem dzisiejszego webinaru. Tak jak powiedziałem na wstępie, temat jest bardzo, bardzo szeroki. Myślę, że bardzo indywidualne podejście akurat w tym zakresie też jest ważne. Będę chciał zasiać to ziarenko, czy jak to się mówi, zaświecić światełko w tunelu, żeby Państwo po prostu ogólnie dowiedzieli się, że takie rozwiązanie mobilne dla systemu Microsoft jest możliwe, że ta współpraca i obsługa procesów w tym obszarze z rozwiązaniami mobilnymi dla takiego systemu jest gotowa. Jest to rozwiązanie, tak jak powiedziałem, mocno personalizowane pod potrzeby klienta z uwagi na szerokie obszary działania i wykorzystania zarówno w logistyce, czy w obsłudze magazynów, jak i w produkcji, więc tą funkcjonalność przed wdrożeniem należy sobie dobrze zdefiniować, wytyczyć, bo ma to wpływ na wiele czynników. Sama aplikacja jest aplikacją naszą. Jesteśmy tutaj jakby autorem, jest to nasze autorskie rozwiązanie poszerzające tą funkcjonalność samego systemu Microsoft. Jest ono dedykowane dla systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central. Przez to, że ta aplikacja jest dedykowana, to posiada to, co powiedziałem, tą cechę, że trzeba ją na wstępie jakby spersonalizować pod potrzeby klienta. Nie wszyscy muszą mieć produkcję, nie wszyscy muszą mieć taki sam proces obsługi magazynów czy właśnie tego zarządzania produkcją. Interfejs i środowisko działania to tutaj jakby nie ma problemu, tak jak i sam system Microsoftu, tak sama aplikacja też działa na każdym rodzaju, na każdym środowisku. Działa przez przeglądarkę internetową, w zależności od urządzeń, czy to są smartfony, czy używamy tabletów, bardziej takich zwykłych tabletów produkcyjnych, to wszystko jakby na tych urządzeniach działa. Sama funkcjonalność i dostosowuje się właśnie do tego urządzenia, jakby pod rozmiar urządzenia. I tutaj jakby do tej pory nie spotkaliśmy się z czymś, co dałoby jakąś przeszkodę, że nie będzie działać. Jeżeli chodzi o takie zagadnienie techniczne w tej stronie aplikacji mobilnej, to współpraca, jeżeli chodzi, czy współpraca, nośniki informacji, to obsługujemy, jak to powiedzieli koledzy konsultanci, właściwie wszystkie możliwe, jest możliwość współpracy z wszystkimi możliwymi nośnikami, czy to będą właśnie kody QR, czy to będą kody kreskowe w każdym standardzie właściwie dla osób technicznych, to będzie jasne obsługiwane, czy coraz częściej spotykana obsługa właśnie tutaj przez RFID. Tak więc sczytywanie zależy od tego, jaki rodzaj nośników dana firma sobie
prowadziła albo jaki rodzaj nośników jest wprowadzony przez państwa dostawców, bo to wiadomo też działa na też w drugą stronę. Samologowanie do aplikacji mobilnej no jest na tyle bezpieczne czy identyfikowalne, że każdy użytkownik ma swój login, ma swoje hasło. Chodzi tu przede wszystkim o to bezpieczeństwo, o ewidencję, identyfikację operacji wykonywanych przez każdego użytkownika. Tutaj tak samo jak w systemie, każda operacja jest zachowywana w historii, więc zawsze możemy sprawdzić, dojść kto, co i jaki sposób wykonał na tych urządzeniach mobilnych. Rola i funkcjonalność po zalogowaniu na tych urządzeniach tak samo jest, że tak powiem, dostosowywana do roli, jaką pełni dany użytkownik, więc tutaj ten interfejs też może się zmieniać, może być ograniczony lub szerszy w zależności od potrzeb dla danego użytkownika. Praca z urządzeniami mobilnymi jest w czasie rzeczywistym, czyli tutaj nie ma czegoś takiego jak przesyłania danych na koniec dnia czy na jakiś tam ustalony okres, tylko w czasie rzeczywistym wszystkie dokumenty są, jakby współpracują bezpośrednio już z systemem głównym, core'em jakby samego Microsoftu. Mamy tak naprawdę dwa wydzielone obszary tej obsługi mobilnej, czyli w obszarze magazynu, co tutaj jakby ta prawa strona slajdu pokazuje funkcjonalność, taki zrzut z tego, co widzimy na urządzeniu mobilnym, jakie operacje, czyli tak naprawdę tak wygląda ekran urządzenia mobilnego i tutaj mamy tą obsługę w obszarze magazynu. Mamy możliwość drukowania etykiet, to jeżeli chodzi o własne etykiety, przyjęcia zakupu, wszystkie operacje i cały proces obsługi magazynu z przyjęciami zewnętrznymi, wydaniami zewnętrznymi, przesunięciami międzymagazynowymi, to wszystko jest jakby obsługiwane z funkcjonalności, którą tutaj mamy. Jest oczywiście możliwość inwentaryzacji także przez te urządzenia mobilne. Jest opcja, tutaj widzą ją Państwo na czerwono, żądania zapasu i to jest coś takie dość ciekawe rozwiązanie. Za chwilkę tam na kolejnym slajdzie jedno czy dwa zdania dosłownie o tej dodatkowej ciekawej funkcjonalności jeszcze opowiem. Mamy też coś takiego, co może być niezrozumiane jako ilość w pojemniku czy zapas w pojemniku, ponieważ tutaj też jest obsługa i możliwość przypisania magazynu jako WMS-a i znajdywania, że tak powiem, towarów na konkretnym miejscu, na konkretnym zestawie, na konkretnym regale. Jeżeli chodzi o aplikację mobilną w obszarze produkcji, no to tutaj mamy troszkę inne opcje. Znowu na takim ekranie użytkownika, gdzie jest ta rejestracja zużycia, przyjęcia z produkcji. Tutaj, tak jak wspomniałem, mamy możliwość drukowania etykiet, czyli dla własnych wyrobów. System nie tylko szczytuje, ale możemy od razu te etykiety drukować, obklejać produkty, wyroby. Mamy całą kontrolę zużycia materiałów, rejestracji tego zużycia, żeby później ewidencjonować, co i jak zostało zużyte. Jest ta kontrola jakości, o której też jeszcze jeden slajd za chwilkę powiem. No ta opcja żądania zapasu tutaj także w tej funkcjonalności obsługi w obszarze produkcji się pokazuje, bo jak to mówią koledzy konsultanci, jest ciekawa i najczęściej u klientów, którzy z tej aplikacji mobilnej korzystają, no jest taką nowością i może odróżnieniem. Jeżeli chodzi o rozszerzenie tego zakresu, to tak jak powiedziałem, można zarówno wdrożyć rozwiązanie mobilne w firmach, które korzystają, czy mają WMS lub nie mają WMS-a. Różnica jest taka, że w firmach, które korzystają z WMS-a, mamy kod pojemnika, kod zapasu. To pokazuje później i daje możliwość identyfikacji i lokalizacji produktów na konkretnym magazynie, na konkretnym regale, na konkretnym miejscu, więc to tutaj dla osób związanych z logistyką, z magazynami jest
jest pewnie bardzo dużym ułatwieniem i też zrozumiałą i jakby konieczną funkcjonalnością w obszarze takim, o którym tutaj mówimy. To ciekawsze rozwiązanie, teraz to, co wspomniałem, że pokazywało się na czerwono, to żądanie zapasu, to jest nic innego jak taki kontakt ad hoc między produkcją a magazynem, czyli w całym procesie produkcji, no wiadomo, towar czy półsurowce, czy surowce schodzące na produkcję to jedno, ale czasami firmy potrzebują, mając rozbudowany proces produkcyjny, nie przekazywać wszystkiego naraz, tylko w momencie, kiedy dochodzi się do jakiegoś etapu produkcji, nie wiem, potrzeba 1000 śrubek nagle na jakieś stanowisko, to wtedy osoba z produkcji może takie żądanie zapasu na magazyn po prostu jednym kliknięciem na urządzeniu mobilnym poprosić, żeby w tym danym momencie ktoś taką partię potrzebnego zapasu surowca dostarczył. No oczywiście tam magazynier widzi to w czasie od razu rzeczywistym, no może zatwierdzić i zrealizować zapotrzebowanie, może odrzucić, zgłaszając jakiś tam powód i uruchamiając jakby tam kolejną procedurę obsługi wtedy takiego zgłoszenia. Jeszcze bardziej, myślę, interesującym i ciekawszym rozwiązaniem wdrożonym też tutaj u naszych klientów jest integracja z wagami właśnie poprzez urządzenia mobilne. Ta funkcjonalność dotyczy zarówno wag takich począwszy na produkcji, małych wag, które tam mogą na przykład naważać różne komponenty na produkcji, ale już nawet do takich wag samochodowych, gdzie ta integracja z urządzeniami mobilnymi jest fajna, jest integracja też z kamerami, gdzie wjeżdżający pojazd na wagę taką na produkcji jest sczytywana kamerą rejestracja, która jest identyfikowana z dostawcą, z towarem, który dany dostawca dostarcza i z automatu na takie urządzenie mobilne wtedy wszystkie te informacje są przekazywane. W przypadku właśnie możliwości korzystania w tego typu specyfice firmy jest to naprawdę fajne, nowoczesne rozwiązanie. Jeżeli chodzi jeszcze o taką dodatkową funkcjonalność, oprócz tych standardowych procedur czy wszystkich procesów zachodzących na magazynie czy na produkcji, jest opcja jako dodatkowa funkcjonalność jeszcze związana z kontrolą jakości. Mamy pełną aplikację do kontroli jakości, czyli tutaj wszelkiego rodzaju badania dedykowane do danej partii, bo oczywiście tu musi być śledzenie partii, możliwość opisywania i wykrywania wszelkich niezgodności. Jest też dostępne właśnie przez aplikację mobilną. Mamy to zastosowane, bo szczególnie firmy farmaceutyczne takiej kontroli jakości wymagają, więc to rozwiązanie też u wielu naszych takich klientów związanych z tego typu produkcją jest wprowadzone, przetestowane i od lat działające. Tutaj oprócz takich standardowych opisów badania i szerszych mamy możliwość rozszerzania o atrybuty, które organoleptycznie możemy gdzieś tam mierzyć i podawać jego opisy, czyli jakaś konsystencja, smak, wygląd, zapach, to osoby pracujące w działach jakości jakby też w zależności od specyfiki firmy swoje atrybuty wprowadzają i są one do systemu wrzucane i pozwalają jakby pełną kontrolę jakości wprowadzać. Ja myślę, że to, jeżeli chodzi o te trzy ciekawsze takie rozwiązania, to jest to, co tak przed tą dzisiejszym webinarem przychodziło mi do głowy, czyli ta kontrola jakości, ta współpraca z wagami, czy chociażby ta funkcjonalność żądania zapotrzebowania, żądania zapasu. Pozostałe funkcjonalności związane z aplikacją mobilną są na tyle szerokie, że naprawdę, tak jak powiedział Jędrzej, zależy nam, aby Państwo w ankiecie, którą będą mieli możliwość tutaj po naszej prezentacji uzupełniać, zaznaczali, jakie obszary są interesujące, bo w naszym jakby planie
na ten rok, na kolejne okresy tych prezentacji. Chcemy naprawdę wchodzić trochę bardziej w szczegóły, trochę głębiej w zakresie poszczególnych funkcjonalności i pokazywać tą funkcjonalność rozszerzoną, ale też już na systemie live, przechodząc przez jakiś proces cały, żeby Państwo sobie naocznie zobaczyli, jak to działa. Będziemy mówić oprócz aplikacji mobilnych także o innych obszarach systemu Microsoft i tu też zależy nam, żeby Państwo swoje opinie, swoje potrzeby, zainteresowanie określili, bo na pewno z Jędrzejem będziemy się do tych Państwa potrzeb stosunkowywać i będziemy chcieli jakby za nimi nadążać i pokazywać jak najszerzej i jak najwyraźniej te obszary, które będą Państwa interesować. Tak jak już dwa razy powtarzałem, tak i trzeci raz jeszcze powiem, że dzisiaj tak naprawdę chodziło nam o pokazanie tego światełka, o tych możliwościach, jaka funkcjonalność jest gotowa, żeby Państwo tą świadomość mieli, a do szczegółów przechodzimy. Ja zachęcam do kontaktu zarówno, tak jak powiedziałem, mailowego, telefonicznego czy spotkań, jesteśmy otwarci. Myślę, że dzisiaj w dalszej części jeszcze Łukasz tutaj live będzie pokazywał o tych mobilnych urządzeniach, ale właśnie też jeszcze dotyczących serwisu, co też tutaj jakby w całym tym kontekście będzie się nam fajnie w całą obsługę od strony tej aplikacji mobilnej wpisywać. Ja ze swojej strony no bardzo Państwu dziękuję za ten czas, który mogłem tutaj wykorzystać. Jak to zawsze powtarza Jędrzej, oddaję głos do studia. Dziękujemy Marcin za tę twoją część. Rzeczywiście w tej części logistyczno-produkcyjnej jest bardzo dużo wątków i trzeba będzie na kolejnych webinarach pogłębić te elementy i będziemy w kolejnych webinarach właśnie wraz z tym harmonogramem, o którym wspominałem, który będziemy publikować, ponieważ tych tematów jest tak wiele, że rzeczywiście po prostu nie zdążyliśmy na chwilę obecną nawet tego jeszcze poukładać, ale możecie Państwo nas trzymać za słowo, że takie detaliczne webinary w kontekście konkretnych funkcjonalności, jeśli chodzi właśnie o produkcję i logistykę, będziemy sobie układać. Zwracamy też szczególną uwagę na te ankiety i na to, co Państwa bardziej bądź mniej interesuje. I w tym roku tych webinarów będzie wiele i tam będziemy detalicznie schodzić. Natomiast tymczasem przechodzimy do tej części live, w której to schodzimy już detalicznie, jeśli chodzi o obsługę serwisu. I tym samym, Marcin, dziękuję Ci za tą Twoją część i przechodzimy do części, którą będzie prezentował Państwu Łukasz Konisiewicz. Łukaszu, zatem studio, oddaję Ci głos. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich. Łukasz Konisiewicz. Ja w tej części będę starał się przedstawić mobilność i to w takim czasie maksymalnie rzeczywistym. Wiadomo, że najłatwiej jest przedstawiać mobilność, jak człowiek się wybierze do kogoś i spotka na terenie zakładu i wtedy jest szansa jakby i poczuć, gdzie ten system ma być stosowany i pokazać tą faktycznie mobilność. Ale również spróbuję tutaj zasymulować to maksymalnie w trakcie naszego spotkania. Ja pozwoliłem sobie już wyświetlić ekran. Ekran prezentuje dwa elementy. Pierwszy element jest, może to nie jest aż tak mobilny element, ale on się wiąże mocno z mobilnością, czyli wizualizacja. Czyli nasza zawsze propozycja jest taka, skoro chcemy rejestrować dane w czasie rzeczywistym, to warto jest też zapewnić tą w czasie rzeczywistym wizualizację. Tutaj mam przeglądarkę jeszcze jedną uruchomioną. Ona tak naprawdę prezentuje nam przykładowy ekran, który ma na celu zaprezentować, co się dzieje na jakimś konkretnym wydziale. Ja mam taki przygotowany demonstracyjnie wydział pras. Na tym wydziale pras mam 9 pras. Każda z tych pras jakieś ma zlecenia produkcyjne i jak to się często dzieje, ma też jakieś zadania, które się gdzieś tam pojawiają, albo planowe, albo nieplanowe, które są w trakcie i z tego wynika trochę ta kolorystyka
różnorodna dla poszczególnych pras, bo tu mamy prasę pierwszą, drugą, trzecią, no i do dziewięciu. Widać jest, że na tych pierwszych prasach pięciu jest realizowana produkcja, jest zlecenie produkcyjne. Możemy umieścić na takim ekranie również informacje, jaki jest stan realizacji tego, jaki produkt, czy ilość wyraportowana sztuk dobrych z tych złych. Oczywiście to jest tylko jakby przykład, czyli no, równie dobrze z Państwa strony mogą być osoby, które nie wiem, mają linię produkcyjną, mają jakby trochę inne podejście, układ tego wszystkiego. No tu jest tylko jakby jedna z propozycji, żeby pokazać, jak różnorodnie może to być prezentowane i podejść do tematu możemy. Ja sobie przygotowałem jeszcze jeden link taki dla linii pasteryzacji. Czyli można powiedzieć, że na tym samym zakładzie mogą być dwa ekrany. Jeden z ekranów może prezentować nam to w ujęciu takim kafelek, jak my to kafelków, jak my to prezentujemy, a z drugiej strony możemy mieć layout zakładu, czy layout techniczny taki jak w SCADzie, jak w systemach wizualizacji często spotykamy, który będzie nas informował. Czerwony to znaczy, że coś się dzieje, zawsze możemy kliknąć, zobaczyć co. Tu mam jakieś podstawowe informacje o numerze tego komunikatu, który przyszedł do nas, ale oczywiście może być to rozbudowywane, może być to szersza informacja, którą chcemy przekazać w ramach jakby takiej wizualizacji. Czyli oczywiście może być to prezentowane i on się automatycznie odświeża, ten panel, który prezentuje, może być interaktywny, umieszczony gdzieś tam na jakimś terminalu takim z ekranem dotykowym, żeby łatwiej było się nim z niego korzystać i na nim pracować. Ale to jest ta pierwsza część, która ma na celu pokazać, co dzieje się na terenie, na zakładzie. Ja w trakcie dzisiejszego spotkania będę chciał jakby bazować właśnie na tej części związanej z tymi gniazdami pras, które przygotowałem i będę chciał przedstawić Państwu, no, po prawej stronie mamy symulację urządzenia mobilnego. Ta symulacja tutaj akurat jest jakiś tam Samsung wybrany przeze mnie. Oczywiście tych wizualnych możemy tam się przełączyć i aplikacja i może być na jakichś urządzeniach typu iPhone czy tablet. Na razie ja zakładam, że będziemy bazowali sobie i będę chciał przejść przez proces, pokazując tą wersję na Samsungu. Oczywiście mogą być to zebry, mogą być bardziej przemysłowe urządzenia, w zależności od tego, co tak naprawdę klient chce i ma potrzebę wykorzystać. W tym momencie Państwo widzicie ekran z domyślnymi, zapisanymi na tym urządzeniu użytkownikami. Czyli ja, żeby mieć łatwiej prezentować Państwu, zapamiętałem kilku użytkowników z różnymi uprawnieniami na tym urządzeniu, żeby łatwiej mi było z nich korzystać. Oczywiście mógłbym skorzystać ze standardowego ekranu login, hasło i podawać za każdym razem tych użytkowników, jakby nazwę użytkownika i hasło, ale tak jak w telefonie możemy sobie zapisać logowanie do banku poprzez czy rozpoznawanie twarzy, czy poprzez PIN, to podobnie możemy zrobić w przypadku naszej aplikacji. Jeśli jest kilku użytkowników, czyli jeśli telefon wędruje pomiędzy ludźmi i on może być używany przez zarówno pana Roberta, jak i pana Łukasza, jak i pana Jana, to tak naprawdę właśnie możemy zrobić, że oni będą się pojawiali na liście i w zależności od tego, kto tak naprawdę w tym momencie będzie chciał się zalogować, to pojawi się ekran z klawiaturą, żeby podać akurat PIN. Tak jest to skonfigurowane w tym miejscu i ja poprzez odpowiednie wprowadzenie PIN-u, nie będę ukrywał, wszyscy użytkownicy mają 4 jedynki, żebym nie miał problemu z zapamiętywaniem. Kiedyś stosowałem jakby różnorodnie, ale czasami było tak, że próbowałem się logować i jakieś pomyłki mi się pojawiały, więc aktualnie stosuję tylko jeden rodzaj kodu PIN, ale oczywiście to jest użytkownik jakby samodzielnie jakby wymusza sobie i jest w stanie to skonfigurować. W tym momencie zaprezentował się Państwu
ekran przykładowej osoby zgłaszającej, która może logować się do systemu za pomocą tego PIN-u i na jej ekranie pokazuje się informacja tak, że mamy dwa zlecenia w realizacji i można powiedzieć, że to się pokrywa z tym, bo w realizacji realizowane przez użytkownika ps.ls jest remont i jest widzimy przegląd przez drugiego technika UR, tak się nazywa ten użytkownik. Jak sobie klikniemy w realizacji, to będzie się to pokrywało z tym, co tak naprawdę ten użytkownik widzi. Oprócz tego widzi, może sobie podejrzeć, że jest jedna przerwana praca. Przerwaną pracą będzie awaria. Widzimy, że ten symbol wodny pokazuje, że to on to zgłosił. Widzimy, że zostało to przerwane przez technika w dniu dzisiejszym bodajże. I tak naprawdę to jest ta awaria, która jest na prasie 8. Czyli wiemy, że na prasie 8 jest realizowane coś, co zostało przerwane ze względu na brak panelu sterującego. I teraz pracownik obsługujący albo nadzorujący te prace, w zależności od tego, jak mamy zorganizowaną tutaj działanie na danym wydziale, możemy go wyposażyć w telefon i dzięki temu będzie mógł szybko zgłosić nam informacje o tym, że coś się dzieje. W tym momencie zaprezentuję, w jaki sposób może to zrealizować, czyli ma szybki guzik, ma guzik na samej górze, dodaj zlecenie. I tu mówimy o zleceniu serwisowym. Oczywiście jakby analogicznie bądź jakby w inny sposób może być raportowanie produkcji. Akurat tutaj mam to przygotowane pod kątem serwisowym. I zasymuluję w tym momencie możliwość zgłaszania przez tego pracownika, powiedzmy, że uległa awarii ta prasa numer 1, żeby było nam łatwiej, czyli wybieram sobie, że jest awaria, czyli system pilnuje, żebym najpierw sklasyfikował, z czym mam problem. Teraz tu w tym momencie pokazuje nam się to nie w formie listy, jakichś danych do wyboru, tylko skonfigurowałem specjalnie dla Państwa, żeby pokazać, że możemy mieć wyświetlony layout zakładu, bo czasami jest to dużo łatwiej dla pracowników posługiwać się nie numerami, tylko właśnie takim layoutem, gdzie co się znajduje, więc tu mamy przykład layoutu. I teraz ja wiem, że ta jedynka no, tu jest umiejscowiona, więc ją sobie wybiorę. Z racji tego, że ta maszyna składa się z iluś tam podzespołów, ta prasa, więc ja mam plik jakby graficznie coś, co prezentuję, czyli podłączony jest również jakby informacja o tym, że jest to, jak ona wygląda i mogę, wybierając odpowiednią sekcję, tak jak zostało to wcześniej przygotowane, wybrać konkretny element. W trakcie jakby zgłaszania, oprócz tego, że wybrałem odpowiedni obszar, na który ja zgłaszam dany problem, jestem w stanie również zrobić zdjęcie, czyli tak naprawdę, no może tutaj zrobię sobie zdjęcie, normalnie byłoby to coś, co robimy w trakcie jakby zgłaszania maszynie. Dodatkowo może taka osoba zaznaczyć, o co mu dokładnie chodzi, czyli jest w stanie zaznaczyć graficznie, który element faktycznie uległ uszkodzeniu. Tych zdjęć może być kilka, czyli z każdej strony może być to zrobione. Robimy dalej. Możemy wpisać opis takiego problemu. Wymagana. Wymagana wymiana siłownika. Idziemy dalej. I tutaj w kolejnym, czwartym kroku, ostatnim już, pojawia nam się ewentualnie możliwość sklasyfikowania, do kogo kierujemy. Czyli często w tych zakładach jesteśmy w stanie już na tym etapie skierować do odpowiedniej branży, jeśli tych odbiorców może być kilku. Ja to skieruję do mechanika i dzięki takiemu podejściu zgłosiliśmy, widzimy, że pojawiło się nowe zgłoszenie dla tej prasy numer 1. Jest to coś nowego, co tak naprawdę nam tu się zgłosiło.
Tu proszę spojrzeć, w międzyczasie zmienił się, nie wiem na ile zauważyliście Państwo, wskoczyło nam, że zlecenie produkcyjne no, musiało ulec zatrzymaniu, bo tak naprawdę mamy awarię, jej status jest, że została zgłoszona taka awaria, ona trafiła do głównej bazy i na podstawie tego mógł być wysłany SMS, mogło być wysłane powiadomienie bądź mail do odpowiednich osób, służb, które mają się tym zająć. Ja tutaj już nie będę tego symulował w ten sposób, żeby to pokazać, ale teraz wyloguję się z tego użytkownika i można powiedzieć, że zaloguję się, czyli dostał SMS, można powiedzieć, możemy przyjąć, że dostał pan Jan dostał informację na temat tego zlecenia i teraz on tak naprawdę widzimy, że od godziny, od prawie 2 godzin pracuje nad przeglądem, bo on tak naprawdę pracuje tutaj w tym miejscu, czyli mówi w ten sposób, ok, to ja w takim razie przerywam ten przegląd, czyli klikając sobie tutaj mówię, ok, nie skończyłem go, czyli maszyna nie będzie mogła z powrotem produkować, tylko robię, przerywam pracę. Jest awaria. Na P1 zapisz. Jeśli bym to faktycznie robił na telefonie, to mógłbym mówić, nie musiałbym pisać z klawiatury, tylko można by było mówić normalnie. No i tutaj widzę, że tak już wcześniej potwierdziłem sobie, że te 2 punkty z przeglądu zostały zakończone. Zapiszę, że ok, nic więcej nie udało mi się zrobić z tej checklisty, którą miałem zrobić i w tym momencie przechodzę do realizacji tej awarii, która została zgłoszona, czyli wciskam guzik, rozpoczynam. Dzięki temu, że tak to zrealizowałem, to oczywiście po tej stronie za chwilę tu już widzimy, że zlecenie to awaryjne jest w realizacji, czyli realizowane. Przegląd widzimy, że został przerwany. Czyli widzimy, że jest to w trakcie jakby przeglądu, ale z jakiegoś powodu on został przerwany. Tak jak i możemy powiedzieć, że jest w przypadku tej awarii, tutaj na tej ósemce, więc ta informacja automatycznie jest dystrybuowana do wszystkich osób zainteresowanych. Osoba, która zgłosiła, również będzie widziała, że ta praca została podjęta przez konkretnego pracownika. I w tym, jakby w ramach tej realizacji tej awarii, w jaki sposób dajemy wsparcie pracownikowi technicznemu. Czyli pracownik techniczny po pierwsze jakby potwierdził, rozpoczynam, wyliczył się nam często jakby istotny czas reakcji, czyli możemy już pierwszy wskaźnik dotyczący utrzymania ruchu zacząć monitorować w sposób taki maksymalnie rzeczywisty, bezsporny wręcz. W tym momencie technik jest w stanie tak, po pierwsze podejrzeć sobie szybko, jakie zdjęcie wykonał pracownik, który zgłaszał, czyli to, co zostało w momencie zgłoszenia zarejestrowane. Może jeśli urządzenie, na którym jest wykonywana ta praca, ma szereg dokumentacji, na przykład jakiś schemat elektryczny, dokumentacja techniczna, są jakieś zdjęcia związane z tą maszyną, jest jakaś instrukcja, to te wszystkie dokumenty nie musi on szukać ich po szafach, wracać się do warsztatu, tylko jest w stanie bezpośrednio, będąc na telefonie, wyświetlić sobie szczegóły, przejrzeć te informacje, pobrać sobie taki załącznik i ewentualnie na podstawie tego odpowiednio mieć dodatkową wiedzę, jak do tematu podejść. W trakcie realizacji takiego zlecenia pracownik również jest w stanie, jeśli idzie do domu, może przerwać na przykład, prawda? Czyli jeśli nie skończył, a idzie do domu, może przerwać. Może również podejrzeć historię, przejrzeć historię serwisową tego urządzenia, czyli jeśli dla niego jest istotne, co się działo wcześniej z tą maszyną, co było wykonywane, poprzez jedno kliknięcie jest w stanie wrócić sobie do historii tej maszyny, czyli przejrzeć wszystkie zlecenia, widzimy, że były wcześniej awarie wykonywane. No wiadomo, tutaj są testowo, są jakieś przeglądy, po kolei system pokazuje wszystkie prace, które były wykonywane. Może zweryfikować, jacy pracownicy fizycznie wykonywali pracę na tej maszynie, co wpisali w trakcie jakby realizacji tych poszczególnych prac. Również jest w stanie zobaczyć wszystkie
części, które zostały wymienione w trakcie realizacji i oczywiście ze wszystkimi informacjami dotyczącymi daty wymiany, jakie są podzespoły. Jeśli w ramach takiej historii jest, mamy też dokumentację taką w formie zdjęć, to oczywiście te wszystkie zdjęcia, które są powiązane z realizacją tej maszyny, widać jest, że najczęściej robię to w trakcie prezentacji i są to różne ujęcia moje zrobione podczas wykonywania prezentacji, więc no od razu widać, że zazwyczaj to robię na tej konkretnej maszynie i w historii jest najwięcej moich zdjęć z prezentacji. Jeśli okazuje się, że on wyczytał sobie, że widzi, że będzie potrzebował wymienić część jakąś, to również jest w stanie skorzystać z informacji dotyczącej tej maszyny poprzez to, że przechodzi na zakładkę części, mówi sobie w takim razie będę potrzebował, jest w stanie zobaczyć informacje o częściach, które są na magazynie. Jeśli nie jest pewien, która z tych elementów pasuje do tego do urządzenia, jest w stanie zawęzić sobie do listy materiałowej, która jest tak naprawdę związana z tą maszyną, czyli wie, że to łożysko pasuje, bo było wcześniej wymieniane, jest w stanie kliknąć na to, widzi od razu, gdzie się znajduje na magazynie, czyli tak naprawdę, jeśli mamy magazyn samoobsługowy, ten pracownik jest w stanie samodzielnie podejść, wie dokładnie, na którym regale, w którym miejscu znajduje się ta część, ewentualnie będąc jeszcze przy maszynie, jest w stanie porównać to zdjęcie, które zostało zrobione w trakcie inwentaryzacji tej części i porównać dokładnie, czy to jest ta sama, którą on potrzebuje. Jeśli tak, może zarezerwować taką część na tym magazynie. Jak w momencie, gdy podejdzie, pójdzie do tego magazynu, to będzie ona już tam zablokowana i jeśli mamy osobę obsługującą magazyn, to ona taką rezerwację jest w stanie zrealizować już na podstawie tego, co on będąc przy maszynie zarezerwował. W trakcie realizacji zlecenia oczywiście może się pojawić sytuacja, w której potrzebujemy coś, czego tak naprawdę nie mamy. I w tym momencie możemy pracownikowi również udostępnić informację o tym, że może zlecić od razu zakup jakiejś części bądź usługi w zależności od tego, co tak naprawdę on będzie wymagał w momencie realizacji. I tu w zależności od tego, co on potrzebuje, bo może potrzebować usługę, może potrzebować część, której w ogóle nie znalazł na magazynie, bądź może potrzebować część, której niestety nie ma na magazynie ze względu na to, że jej stan jest no nieodnowiony i potrzebujemy coś, co faktycznie powinno się znajdować. W momencie, gdy wybierzemy tą opcję trzecią, czyli potrzebuję coś, czego nie mamy na magazynie, możemy sobie w tym momencie zorganizować to w ten sposób, że pojawia nam się lista tych części, którą potrzebujemy. Powiedzmy, że ja potrzebuję pompę. Mogę zrobić zdjęcie od razu, jeśli jest to istotne, z jakimś tabliczką znamionową, z danymi, które są istotne. Mogę określić ilość, którą potrzebuję. Ja tu już nie będę robił kolejnego sobie zdjęcia, więc przejdę dalej. I można powiedzieć, że bezpośrednio podczas realizacji tej awarii pracownik, który wymaga czegoś, żeby było, może od razu zlecić to zapotrzebowanie na zakup. Może to być dalej procesowane poprzez akceptację przez kierownika i procesowanie dalej od strony zakupowej aż do momentu, kiedy zostanie to dostarczone. Czyli zainicjowałem jakby zakup, będąc cały czas przy maszynie, czyli my mówimy tak, pracownik, który to wykonuje, nie musi wędrować do warsztatu, nie musi zapisywać niczego na kartce, wręcz może zrobić zdjęcie, zainicjować ilość. W czasie rzeczywistym ta informacja będzie przekazywana do wszystkich osób zainteresowanych, dzięki temu, że on korzysta z aplikacji. I to jest też ten element, który zachęca pracowników do tego, że faktycznie warto jest używać aplikacji, mimo to, że jest to jakieś tam dodatkowe obciążenie, to korzyści wynikające z tego, że mamy aplikację, mogą być na tyle duże, że ich jakby zaangażowanie będzie dużo większe. Dodatkowo chciałem jeszcze zasymulować w trakcie jakby tutaj dzisiejszej prezentacji Państwu, że oczywiście ta praca, bo to często to pytanie pada, może być, okazuje się, że ten pracownik nie da rady samodzielnie tego zrealizować, tylko jest wymagane wsparcie
kogoś, kto jest dostępny również na tej zmianie, innego pracownika. Więc żeby to zasymulować, chciałem przedstawić to, pokazać w ten sposób, że teraz się wyloguję z użytkownika tego, który jest technikiem tym, z pana Jana i zaloguję się teraz na Łukasza Pracowitego. Tak jak wspominałem, on również ma hasło PIN samej jedynki. Widać jest, że on jest w trakcie realizacji właśnie tego remontu, który tutaj mamy. Więc ja w ramach tego remontu powiem, że przerywam. Wymagane wsparcie dla awarii. Zapiszemy sobie. Automatycznie widzimy tutaj się realizacja przerwana, czyli można powiedzieć, że wszyscy wiedzą, że ten pracownik tu przerwał, ma brak rozpoczętej pracy i on tak naprawdę mówi: OK, to ja idę do realizowanej pracy przez technika, przyłączę się do niego. I również na takim ekranie od razu byłoby widać, że tu już dwóch pracowników pracuje, tak? Tu są wyświetlane, akurat tak mam ustawione, żeby więcej, żeby nie zajmowało zbyt dużo, więc wyświetlają się same nazwy użytkowników, a nie imiona i nazwiska. No i tak naprawdę można powiedzieć, że symulując działanie, no oczywiście nie będziemy tutaj czekali, aż jakby naprawią, tylko przyspieszamy. Więc ja, będąc jeszcze tym technikiem, ja nie mogę zakończyć tego zlecenia, bo tak naprawdę nie jestem osobą, która to rozpoczynała i realizowała, więc ja mogę jedyną rzecz, którą zrobić, to jest przerwać. Czyli ja się odłączyłem od tego zlecenia, nie jestem tym, który to będzie zamykał, bo to kolega wcześniej zalogowany będzie, zakładamy, że kończył tą pracę. Więc w kolejnym kroku przeloguję się teraz na tego użytkownika, który rozpoczynał pracę. Zalogujemy się na niego i powiedzmy, że praca, udało się ją zrealizować. Okazuje się, że części, którą potrzebowałem, nie będę jej wykorzystywał, więc możemy ją wrócić, nie ma problemu, system pozwala, żebyśmy na bieżąco te rzeczy, których faktycznie nie wykorzystaliśmy, zwrócili, czyli zabraliśmy, byliśmy przy maszynie, okazało się, że jej faktycznie nie potrzebujemy, więc możemy to zwrócić bezpośrednio przez aplikację. Nie wiem, oczywiście ta informacja, że było pobranie, ale nie zostało zwrócone, też system zarejestruje jako informacja o tym, że coś tak wyglądało. No i powiedzmy, że wymiana uszczelnienia wystarczyła. Zapisujemy. System się dodatkowo ma ustawione, żeby spytać się, jaka była przyczyna. Na przykład, że było to nieprawidłowa obsługa, na przykład, że to jest zużycie, błąd podczas poprzedniej pracy albo inna. Oczywiście ta lista, raz, że nie musi być wymagana, możemy tak skonfigurować, że nie będzie wymagana. Dwa, może być to ustawione w ten sposób, że sam użytkownik będzie to doprecyzowywał. Ja sobie tutaj powiedzmy zaznaczę, że była nieprawidłowa praca maszyny. I w tym momencie można powiedzieć, że z punktu widzenia techników praca została zakończona. Częstym elementem dodatkowym, który jest, bo tutaj widzimy, że po tej stronie nadal się nie jest na czerwono. Dlaczego? Dlatego, że często jest tak, że prace, zwłaszcza awaryjne, muszą podlegać odbiorowi. Więc my tak naprawdę jesteśmy w stanie również, a jeszcze chciałem powiedzieć, że w międzyczasie miałem ustawione, żeby o 11 się wygenerował przegląd dla 9 i faktycznie widzę, że już się wygenerował, więc już tutaj widzimy, że nowe zlecenie w trakcie jakby naszej prezentacji system dla tej prasy 9 wygenerował i czeka na podjęcie. Ale kończąc tą informację odnośnie awarii, czyli ona się jest w statusie do odbioru. I teraz jak to działa? Jak może działać? Bo oczywiście możemy ten status wspominać. Nie musi on być wymaganym, ale najczęściej jest tak, że w przypadku tych
grubszych tematów, powiedzmy osoba z produkcji, ona również będzie widziała informację o tym, że praca została, są zakończone i ona widzi, tutaj jest do odbioru i to ona może decydować, czy cofa do realizacji, czyli stwierdza, że coś nie zostało prawidłowo zrobione i maszyna nadal, nie wiem, nie do końca tak jak trzeba produkuje, więc robi, cofam, bądź tak naprawdę potwierdzimy, jak potwierdzimy, to w tym momencie dopiero trafia to do archiwum i za chwilę tutaj nam się odświeży i ta maszyna wróci jakby w status produkcji. Oczywiście no, może być jeszcze status pośredni pod tytułem uruchamianie prasy i tak dalej, ale to już są dużo bardziej zaawansowane funkcje, które ewentualnie możemy również uruchomić. Mam nadzieję, że ten pierwszy obszar, przykład, który przedstawiłem, jakby obrazuje nam, jak wygląda praca w systemie od strony takiego bieżącego angażowania się i zmiany dotyczącej serwisowanych maszyn, gdzie z jednej strony pracownik produkcji mógł zgłosić, że coś się dzieje, później mógł odebrać. Może, żeby była standardowo zgodna z rzeczywistością działanie, to ja wrócę się teraz na techników i powiedzmy, że jako technik rozpocznę ten przegląd, który już robiłem, tak? Czyli wrócę do tego przerwanego, żeby mi było łatwiej, to mam go tutaj dostępnego, wrócę sobie i wznawiam pracę. System mi pokazuje od razu, które rzeczy już zrobiłem, czyli trochę przypomina, to już zrobiłeś te dwa punkty ze wszystkich, z 6-7, które masz do zrobienia, ok. I tak naprawdę zaczyna nam czas się liczyć w odniesieniu do tego zlecenia ponownie. To, co jest ważne, to to, że my tak naprawdę w trakcie realizacji przeglądu, to oczywiście zmienił się status, w trakcie realizacji przeglądu, mając na uwadze między innymi zmienność osób w działach, pojawianie się nowych pracowników, ich no, nie do końca pełna wiedza, jak to funkcjonuje, to żeby zapewnić maksymalnie ten standard wykonywanych, zwłaszcza prac tych cyklicznych, jesteśmy w stanie, tak jak trochę było to pokazywane, zrobić w ten sposób, że osoby odpowiednie, z odpowiednią wiedzą przygotowują tak zwaną checklistę, my tak to nazywamy. I taka checklista może być później prezentowana pracownikom w trakcie realizacji przeglądu, czyli ona może podpowiadać, co tak naprawdę należy wykonać i jak należy wykonać. Ja tutaj pokazuję, że ten przegląd dwutygodniowy z STD, który sobie zdefiniowałem, on tam zawiera te 7 punktów, tak naprawdę 6, ale widzę, że ktoś mi dopisał kolejny w trakcie jakby testowania jakieś dodatkowo punkty, bo taka możliwość jest, żeby sobie demonstracyjnie wykorzystać naszą konfigurację i popróbować różnych jakby możliwości pracy. W momencie, gdy, ale wracając jakby do samej checklisty, widzimy, że mamy do wykonania jeszcze te powiedzmy 7 punktów, a zrobionych mamy 2 pierwsze. Możemy oczywiście wejść do tych pierwszych, które zostały zrobione i tu widzimy, że był na przykład usuwanie zabrudzenia, czyli była inspekcja urządzenia i one w ramach tego dla dwóch musieliśmy usunąć zabrudzenie, a w pozostałych było ok. A w przypadku kontroli tej, która dotyczyła taśm, to było wszystko dobrze, bo zaznaczyliśmy sobie, że jest ok. No i teraz wracając do tych, co są do zrobienia. Oczywiście jestem w stanie przejść do punktu kolejnego. Po pierwsze, system pokazuje mi, że powinna być maszyna wyłączona. No i opisuje mi, co mam zrobić. Mogę mieć to tak zrobione, że od razu mi graficznie prezentuje, gdzie dokładnie. Jeśli wykonałem i chcę potwierdzić, wciskam OK. W tym momencie z listy tych do wykonania mi to znika. Przechodzę sobie do kolejnego punktu. Mam zmocowania zweryfikować. Oczywiście tutaj mam no, jakby graficznie poprzypisywane być może nie do końca te same rzeczy, które dotyczą prasy, ale jakby idea jest taka, że jesteśmy w stanie sobie tutaj dowolnie to skonfigurować i potwierdzamy. Mamy kontrolę zbiornika, który tak naprawdę
ma od razu informację, jakie czynności prewencyjne, czyli on się różni od tych poprzednich pytań, że on od razu pokazuje, jakie czynności ewentualnie prewencyjne mogę sobie wykonać w ramach tego zbiornika. Widać, że będzie to robione i wzrokowo, i ręcznie, i musi być urządzenie wyłączone. I teraz, jeśli się okazuje, że w trakcie realizacji tego wymagane było działanie pod tytułem jakaś tam czynność naprawcza, którą mogliśmy zrobić w trakcie realizacji przeglądu, to mamy możliwość od razu tego odznaczenia, czyli nie tyle musimy potwierdzić, żeby było wszystko w porządku, co możemy od razu zaznaczyć, że co było nie tak. I na przykład powiedzmy, że było czyszczenie zbiornika robione. To pozwala tak naprawdę, żeby osoba wykonująca przegląd mogła wyraportować wszystko w sposób taki maksymalnie precyzyjny. Tak jak ja to często mówię, że zastępujemy najczęściej jakieś zestawienia papierowe, które ktoś przy maszynie do każdego przeglądu wcześniej musiał uzupełniać ręcznie, a teraz tak jakby mamy pełną wiedzę na temat tego, bo to wszystko jest raportowane elektronicznie. Tu mamy jeszcze inne zdjęcie, powiedzmy. Jeśli w ramach przeglądu okazuje się, że tu mamy przykład, że może pracować maszyna, czyli że tak naprawdę w trakcie pracy maszyny możemy to robić, od razu to się nam wyświetli. I na przykład jeśli się okazuje, że na tej maszynie wystąpiło coś, co nie wymaga szybkiej ingerencji, czyli nie musi być naprawione, tylko zgłaszamy to jako problem, który po prostu widzimy, że występuje, możemy zaznaczyć, że jest coś nie tak. W przypadku kontroli na silnikach, a tu widzę, że ktoś dodał po prostu 5 silników, mówimy, że na tym silniku na przykład też jest coś nie tak, a pozostałe są OK. Czyli mamy tak naprawdę z przeglądu dwa punkty, które są nie do końca jakby zrealizowane, wymagają w przyszłości kontynuacji te jako dodatkowa praca. I automatycznie system pozwala mi to zaraportować. Wysłać jako kontynuację, czyli ja tak naprawdę w ramach tego przeglądu mówię, ok, to w takim razie jest wymagane działanie typu powiedzmy usterka, czyli jest to nic istotnego, od razu mi się pojawi informacja, żebym sklasyfikował inna przyczyna, z czego wynika ta uszkodzona, nie, piła, nie, no to w takim razie inna przyczyna usterki. Mogę od razu określić krytyczność, niska. Mógłbym dodatkowo zrobić zdjęcie, albo zrobię, tylko że może zasłonię siebie, żeby nie zawsze było tak, że jestem na tych zdjęciach. Zaznaczę, jakieś tam coś możemy narysować. System podpowiada w opisie, czego dotyczy to. I można powiedzieć, że zapisuję. No i czyli mój problem został zaraportowany. Widzimy, że wskoczył już dla maszyny jako priorytetowy do wykonania, jako kolejny do zrobienia. Jak sobie wrócimy teraz do przeglądu, to robimy OK, zakończyliśmy przegląd. System pokazuje mi, co wyraportowałem w ramach tej checklisty, którą miałem zrobić. I zamykam. Przegląd zostanie tak naprawdę zakończony. Być może on w ogóle nie podlega jakby odbiorowi, więc nie będziemy mieli potrzeby wracania jakby do tego. Mamy zaraportowane to w formie zakończonych prac przez tego pracownika. Jeśli pracownik on faktycznie ma, wie, że musi zakończyć, jakby zgłosił sobie tą usterkę, żeby o niej nie zapomnieć, ale chce to niezależnie kontynuować od razu, to może oczywiście rozpocząć. I można powiedzieć, że OK, zgłoszona, przegląd zakończony z uwagami. W ramach jakby kontynuacji on przyłącza się, jakby rozpoczyna realizację tej usterki, która na tej prasie została zidentyfikowana. To są takie podstawowe rzeczy, które na pewno chciałem zaprezentować od strony obsługi na poziomie technika. Ale to nie jest wszystko, bo to, co należy pamiętać, to to, że oczywiście ten obsługa maszyn też jest często realizowana przez operatorów. I żeby to również obsłużyć, mamy w systemie dedykowany, my to nazywamy obchodami, zadaniami AM, różnie to jakby w firmach jest nazywane, ale często
Często jest potrzebne to autonomiczne utrzymanie ruchu prowadzone przez operatorów bądź osoby z produkcji, które tak naprawdę powinny dostać informację, co należy wykonać. To nie jest jakby obligatoryjne być może w każdej zmianie, ale z pewną częstotliwością takie obchody powinny być zrealizowane i chcemy wiedzieć, jaki był ich wynik. W tym celu tak naprawdę możemy udostępnić dodatkowo informację o dostępnych obchodach. I widzimy, że jest obchód, który jest w trakcie realizacji. Być może inny pracownik wykonał już część jakby punktów sprawdzeń, które należało wykonać. Bądź ja na tym użytkowniku już sobie coś tam sprawdzałem i testowałem. Różnica jest taka w stosunku do zleceń, tych, które realizowane jest przez pracownika utrzymania ruchu, jest taka, że tutaj tak naprawdę to mamy taki szybki podgląd pod potwierdzanie tego, co sprawdziliśmy. Możemy mieć kody QR, o czym koledzy tutaj wcześniej wspominali, na maszynach, czy kody kreskowe, skanując przy maszynie konkretny, do której podchodzimy, system sam z automatu wybierze nam tą maszynę. Jesteśmy w stanie, wyświetlamy checklistę tego, co należy sprawdzić, jeśli wszystko jest, czy urządzenie jest czyste, tak, potwierdzam, czy ciśnienie jest w normie, czyli patrzę na licznik, potwierdzam. No i wprowadź odczyt temperatury, czyli oczekują ode mnie, że wprowadzę, że jest na przykład na tej prasie 60 stopni. Z listy do wykonania znika nam jakby ta linia, to urządzenie, które przed chwilą kontrolowaliśmy i automatycznie przechodzi nam do kolejnego punktu. Możemy znowu zeskanować albo wybrać z listy. W niektórych firmach jest tak, że na przykład jest blokowana możliwość potwierdzania, dopóki nie zostanie zeskanowane urządzenie, czyli część klientów oczekuje tego, żeby tylko i wyłącznie osoba, która zbliży się do maszyny, mogła potwierdzić wykonanie tych czynności, które są stałe zaplanowane. Ja już tutaj nie wchodząc specjalnie w zbyt dużo potwierdzę, to nie jest tak, że potwierdzone czynności w ogóle mi znikają, tak? Czyli jeśli chciałbym wrócić do tego, bo kurczę, chyba tam źle zaznaczyłem, to oczywiście wykonane przeglądy też są dostępne. Czyli jesteśmy w stanie wrócić sobie do zrobionych odpowiedzi, jeszcze ewentualnie je zmienić, nie ma problemu. Oczywiście system zaraportuje, że to zostało zmienione, ale tak naprawdę jest możliwość jakby wyświetlenia. Jeśli chcemy je zbiorczo wszystkie widzieć, że gdzie jesteśmy w tym procesie obchodowym, to oczywiście też możemy to w ten sposób wyświetlić. Potwierdzając ostatni punkt, czy jest czysto, tak, czy jest ten, oczywiście. I można powiedzieć, że jeśli wejdziemy sobie, to zobaczymy, że wszystko zostało wykonane. Możemy przejść do tych, co dzisiaj było skontrolowane. To, co jest ważne, to te czynności obchodowe mogą, czy kontrolne, czy sprawdzeniowe, one mogą być wywoływane, nie wiem, co kilka godzin, co jedna zmiana, co dwie zmiany, co trzy zmiany, może być wymuszane jakby zmiana, wykonanie odpowiednich czynności po przezbrojeniu. Tych inicjujących elementów może być wiele. No i tylko i wyłącznie od konfiguracji dla klienta zależy, czy taka funkcjonalność jest wykorzystywana, czy nie. Z punktu widzenia obsługi, jakby dostępności tego, co jest dla pracownika produkcji przewidziane, to co chciałem zaprezentować w tym podstawowym zakresie, zostało wyczerpane przeze mnie, czyli pracownik produkcji, mogę powtórzyć, może szybko zgłosić, ma możliwość zgłoszenia dwóch rodzajów zgłoszeń, awarii albo usterki, czyli albo coś się zatrzymało, bo maszyna się zatrzymała, i albo usterka, czyli coś mniej istotnego. I to, co jeszcze jest ważne, to tutaj mam przykład taki, że wcześniej pokazywałem Państwu, że w przypadku awarii on z automatu podpowiadał nam layout zakładu, czyli od razu nam się przełączył na to, ale równie dobrze możemy tak ustawić, że pracownikowi być może jest łatwiej po nazwach to robić, więc możemy jak najbardziej wyświetlić, ojej, jest wydział prac, w ramach wydziału prac widzimy, że jest te 9 gniazd, możemy wybrać sobie na przykład piątka jest pracująca, więc ja szybko zgłoszę dla piątki,
i na przykład na piące wiem, że się popsuła ten komponent. No, tak jak było wcześniej, mógłbym zdjęcie zrobić, nowe zgłoszenie usterki. I mogę powiedzieć, jest uszkodzone oświetlenie. Czyli to, co jest ważne, zgłoszenie problemu może być graficznie, czyli maksymalnie przygotowana struktura zakładu przeniesiona w formie wręcz layoutów. Możemy ją zaprezentować użytkownikowi na telefonie, on może skorzystać z niej w trakcie zgłaszania. Jeśli nie mamy tego, nie zdążamy tego przygotować, możemy udostępnić system z prostą strukturą drzewiastą urządzeń i zgłaszania. Jeśli mamy oznaczone maszyny kodami kreskowymi, kodami QR albo tagami RFID czy NFC, jesteśmy w stanie zgłosić poprzez zeskanowanie tego urządzenia, czyli nie szukać tego na liście, tylko z automatu pokazać. Jeśli tak nam jest najłatwiej po nazwie wyszukać, możemy wyświetlić pełną listę wszystkich urządzeń i po jakimś numerze seryjnym wyszukać sobie konkretną komponent, na który chcemy zgłosić, dodać zdjęcie i zainicjować jakby proces obsługi danego zdarzenia. Więc to, co chcę podkreślić, to, że na tym telefonie, w zależności od tego, jak użytkownikowi jest łatwo, jesteśmy w stanie zrobić to, żeby dla niego ten wybór miejsca zdarzenia był jak najprostszy. I można powiedzieć, że już nie będę zgłaszał kolejnego. Widzimy, że są dwa zgłoszenia nowe, które są w trakcie jakby tego podjęcia. Jedno zdanie bym tylko dodał, tak? Jeśli mogę, bo to myślę, że jest istotne. To, że jest to platforma w pełni programowalna, tak? Więc to, co Państwo widzicie, to, co Łukasz pokazuje, to raz, że to jest przykład rozwiązania. Więc ja za chwilę jeszcze przejdę do tego, wiesz? Ja chciałem pokazać. Jakby uzupełnić, jeśli by to nie padło. Dobra, to już nie przeszkadzam. No dobrze, to trochę idąc dalej. Ja Państwu do tej pory pokazywałem jakby konfigurację na dwóch użytkowników. Jeden z nich to był zgłaszający, drugi to był technik, który wykonywał, ale tak jak kolega wspomniał, to jest to wszystko konfigurowalne. I teraz, żeby pokazać wizualnie, co to znaczy w odniesieniu do tego telefonu, co to znaczy konfigurowalne, to ja celowo się przełączę na magazyn, czyli na osobę, która... czyli taką konfigurację, która może być stosowana na magazynie przez osobę z magazynu i pokażę, jak różni się ta konfiguracja. Oczywiście znowu mam ten cztery swoje jedynki, ale proszę spojrzeć, ten użytkownik w ogóle, bo go nie interesują zlecenia jako zlecenia tam, czy są w realizacji, czy nie są. One oczywiście są w ramach tej konfiguracji dostępne tylko dla innych osób, ale my dla tego użytkownika daliśmy uprawnienia do obszaru magazynowego. Po co? Po to, żeby tak naprawdę mógł sobie szybko podejść do półki magazynowej i na przykład zeskanować dany kod części i zobaczyć, która to jest, czyli ma szybki dostęp do zbioru części. Może sobie wybrać każdą z nich, wyświetli mu się, gdzie się znajduje, wyświetli mu się zdjęcie, może wydrukować etykietę, kilka etykiet, jeśli chce to zrobić zbiorczo. Więc tu widzimy, że ta osoba, która jakby jest odpowiedzialna za magazyn, zupełnie inaczej ma prezentowane, znaczy ma inny zestaw jakby tych dostępnych przycisków. W ramach listy części zamiennych widzimy, że ma jakby dostępne tylko kilka części. Dlaczego? Dlatego, że celowo sobie w tym podstawowej wersji ograniczam ilość dostępnych indeksów tylko z jednego wydziału, bo też tak możemy to zrobić. Oczywiście nie będę pokazywał tych zależności wszystkich konfiguracyjnych, ale pokażę, jak szybki sposób ta osoba z magazynu w ramach tych posiadanych uprawnień, które nadał mu administrator, może rozszerzyć sobie zakres tego, co widzi. Czyli mogę przejść sobie do dostępnych organizacji i mam obecnie tylko dostęp do wydziału B. To jest ten wydział z tymi prasami, ale mogę zaznaczyć sobie, że chcę w tym momencie również pracować na wydziale S. Wiem, że tam są dodatkowe indeksy, dlatego go włączę w tym momencie. I przełączając sobie to w ten sposób, jak wejdę teraz na tą listę części zamiennych, to automatycznie tych informacji o częściach zamiennych mam dużo więcej.
jedną z pierwszych, którą inwentaryzowałem, to jest jakiś tam czujnik. Mam zdjęcie, mam informacje, na jakich półkach się znajduje. Oczywiście mogę wydrukować etykietę, mogę dodać kolejne zdjęcie, żeby było dostępne, zarchiwizowane. Ale oczywiście to jest tylko przykład tego, jak może działać jakby system od strony takich uprawnień, czyli zmiany swojego zakresu informacji, i to tak samo mogłoby zadziałać dla kierownika, na przykład na wydziale produkcyjnym, jednym, drugim, trzecim. Jeśli on chce, dzisiaj pracuje na jednym, może sobie ograniczyć do konkretnego wydziału, jutro może go zmienić, nie wymaga to zmian uprawnień, bo w ramach tego, co mu nadał administrator, on jest w stanie sobie ten panel odpowiednio skonfigurować i ten zakres informacji odpowiednio przygotować. Jeśli chodzi o to, co często jest robione na magazynie, no to oczywiście wydanie. I żeby uprościć, ja mam kilka wersji wydań, żeby mi system automatycznie podpowiadał. Wydanie na zlecenia z dziś, czyli ja wiem, że dzisiaj było, w systemie tak sobie przygotowaliśmy, żeby łatwo było pracownikowi rozliczyć części, które są jakby potrzebne do konkretnych zleceń, które są w tym momencie realizowane. I on z automatu tutaj pokazuje te, które spełniają to kryterium, i jesteśmy w stanie bardzo szybko w ramach jakby działania w systemie powiedzieć: OK, to ja w takim razie na to zlecenie będę potrzebował jedną sztukę tego czujnika, pobieram ją z tej lokalizacji, oprócz tego, a jednak stwierdzam, że nie jedną, tylko dwie, więc mogę przejść i zwiększyć do dwóch, zapisać. Ja tu wszystko teraz pokazuję poprzez wybieranie, ale oczywiście jeśli jest to na przykład zebra, to ona ma wbudowany skaner i można szybko skanować i te dane same będą wskakiwały nam. Albo możemy uruchomić kamerę poprzez skanu i ona wtedy będzie tak naprawdę skanowała kod kreskowy czy kod QR na części i nie trzeba będzie go wybierać z listy, tylko będzie to z automatu pobrane przez system. I wystarczy tylko dopisać tutaj celowo, automatycznie pojawia się klawiatura z możliwością wpisania ilości, wybrania pozycji, więc w ten sposób jesteśmy w stanie bardzo szybko, również jako z punktu widzenia magazyniera, czyli przychodzi do mnie technik, mówi: to jest moje zlecenie, to ja mam dwa kliknięcia i zarejestrowałem, ile on tych części pobrał. Z automatu rozliczymy te części na to konkretne zlecenie, które on w tym momencie potrzebował, realizował i na które to pobrał. Jeszcze innym jakby obszarem, który jest często na samym początku intensywnie wykorzystywany, który chciałbym jeszcze dzisiaj pokazać przykładowo, to jest inwentaryzacja inicjalna. Czyli no, my przychodząc często do klienta, on mówi ktoś, że okej, ten magazyn produkcyjny, magazyn z elementami produkcyjnymi, to jest mocno jakby tam gdzieś usystematyzowany i jest pilnowany, a ten magazyn techniczny to jest taki po macoszemu i on tak nie do końca jest oznakowany, zewidencjonowany, więc my mówimy: OK, ale naszym zdaniem warto jest to zrobić, bo wtedy będziemy mieli pełną informację o kosztach i zaczniemy nad tym panować. I dlatego często udostępniamy takie coś jak, możemy oczywiście przyjmować wszystkie nowe części w prosty sposób, będąc na urządzeniu mobilnym, czyli możemy sobie w szybki sposób przyjmować na podstawie zamówienia albo bez referencji te informacje, czyli sami możemy to zrobić w ten sposób, ale z drugiej strony możemy zacząć proces tak zwanej u nas inwentaryzacji inicjalnej. Co to znaczy? To znaczy, że najczęściej dostajemy jakiś zestaw indeksów z systemu ERP zakupowego albo z jakiegoś Excela, który jest prowadzony, możemy go zaczytać i wtedy taki pracownik może dostać taką listę. Listę z setkami, tysiącami oznaczeń, może wyszukiwać sobie po kolei, czego szuka, co w danym momencie znaleźć. Znalazł tu lejki, wybierze je, mówi: ja je odłożę na wydziale B, będzie ona leżała na lokalizacji tej domyślnej numer 1, znalazłem jej 4 sztuki, cenę szacuję na 50 zł za sztukę, zrobi od razu zdjęcie. Ewentualnie ten opis tulejki był niekompletny, więc system mi pozwala dopisać jakiś numer seryjny, który jest tam związany z tą tulejką. Jeśli jest jakieś oznaczenie dostawcy, producenta, to możemy też dodatkowo je dopisać. Od razu możemy ustalić stan minimalny. 2 sztuki, 5 maksymalnie. Zapisać te informacje.
i ewentualnie wydrukować etykietę. I mamy guzik, albo kończymy ten proces, bo idziemy robić, naprawiać jakąś maszynę, ale jak mam wolny czas, to robię sobie nową pozycję. I dzięki takiemu podejściu, że jest to tak maksymalnie proste i ten guzik możemy wybranej osobie w dany okres czasu udostępnić i powiedzieć to, jak tylko masz chwilę, to układaj te części i znakuj i drukuj na etykiecie, która jest po Bluetoothie, jesteśmy w stanie w miarę szybko zrealizować taką inwentaryzację, nawet po kilka tysięcy pozycji magazyn przenieść i usystematyzować. Plusem jest to, że tak naprawdę te części zaczynają mieć opisy, zaczynają mieć informacje o lokalizacji, o etykieta jest, która to opisuje, więc mamy komplet danych, którymi później technik może skorzystać w trakcie realizacji zlecenia. Oczywiście ten proces inwentaryzacji na koniec podlega jeszcze akceptacji odpowiedniej osoby. Wracając teraz jeszcze do tego, co trochę Jędrzej wspomniał. Częściowo pokazałem to już, że my mamy tak naprawdę tutaj widoczność tych guzików odpowiednią dla magazynu inną. Jak się wrócę do technika, no to ten technik... Okej, on część rzeczy widzi tutaj, no, zupełnie inne, bo on ma te zlecenia w pracy w realizacji, widzimy tutaj je, widzi. Oprócz tego ma część danych dostępnych w tym menu bocznym, czyli tutaj może zmienić sobie PIN, może skorzystać z podejrzeć strukturę urządzeń, czyli nie musi mieć popsutej maszyny, żeby sobie przejrzeć na przykład, że interesuje go ta maszyna, to gniazdo pierwsze i tu chce zobaczyć historię tej maszyny, nie? Czyli w dowolnym momencie może skorzystać z tych danych, które tak naprawdę były raportowane przez wiele miesięcy, bez potrzeby jakiegoś tam specjalnie cofania się do jakiegoś archiwum do komputera, tylko jest w stanie to wszystko zrealizować bezpośrednio. Oczywiście on też może mieć dostęp do części zamiennych, czyli on też może bez potrzeby wchodzenia w zlecenia podejrzeć, jakimi częściami dysponuje jego wydział, jego obszar, podejrzeć te informacje, gdzie się znajduje, żeby bez problemu z tych danych skorzystać. Bądź podejdzie do magazynu, zaskanuje kod i system mu pokaże, co to jest za część, jaką ma specyfikację, jakie ma znaczenie producenta. Te wszystkie dane, które zaraportujemy, to on będzie w stanie zobaczyć. Ale żeby jakby pokazać skalę tej różnorodności, którą możemy przygotować, no to wyloguje się teraz i można powiedzieć, kierownik utrzymania ruchu też może pracować na systemie. Tak, czyli ten, który tam gdzieś nadzoruje tymi pracownikami, nie ma problemu, też może tak naprawdę mieć dostęp. On będzie jeszcze więcej tych danych widział, ma większe uprawnienia, może mieć narzędzia związane z tym, żeby przypisywać oznaczenie tagów do urządzeń, metkować jakby, znakować poszczególne czynności przeglądowe, ma dostęp do wszystkich zleceń zbiorczo, więc tych danych może mieć jeszcze więcej, ale na przykład może też polegać to na tym, że jak jest takie zgłoszenie awarii, usterka, to on może na przykład przydzielać pracownika albo może zlecać taką pracę do serwisu, czyli on widzi, że jest uszkodzone oświetlenie, ale on wie, że tego nie będą robili jego ludzie, tylko on mówi, ok, to musi zrobić Simply Mobile na przykład. O, dopiszę sobie test. Albo zróbmy tak, wymagana jest wymiana oświetlenia i zapiszemy. I oczywiście na panelu będzie widać, że zostało to właśnie zlecone do serwisu. Nie czeka to już na realizację. Inni wiedzą, mamy odpowiednie działanie podjęte. Z listy tematów dla pracowników to znika. Jest to oczekiwanie, jak przyjedzie serwis, to może być raportowane, że on przyjechał, że on rozpoczął. A tak naprawdę serwisant miał tylko i wyłącznie możliwość rozpoczęcia, więc tu już widać jest, jak to różnorodnie może być skonfigurowane. Żeby jeszcze bardziej to jakby skomplikować, w tym momencie zaloguje się na użytkownika z uprawnieniami administratora. Czyli zaloguje się na siebie do tego panelu. I żeby zobrazować, to ja logując się na ten panel, tak, widzę po pierwsze te rzeczy, które widzą pracownicy, prawda, techniczni, czyli te nowe zgłoszenie w realizacji po kolei. Dalej idę i mam również ten panel, te guziki wszystkie, które widzą pracownicy z magazynu,
które pokazywałem również, ale to jest tak naprawdę nie koniec, bo tu w dalszej części mam kolejne rzeczy związane ze szkoleniami, z fakturami, z raportowaniem faktur, takie szybkie dodawanie, z przeglądami, z jakimś podejściem do zadań poszczególnych, które wynikają na przykład z analizy ABC. Mamy szereg jakby funkcji dodatkowych, których w ogóle w dniu dzisiejszym no nie uda nam się jakby przejść szczegółowo i zaprezentować Państwu, no bo tutaj zbyt wiele tych informacji by było, ale one są gotowe do zastosowania, czyli my jako firma wdrażająca albo Państwo jako administratorzy systemu samodzielnie też jesteście w stanie w dowolnym momencie skorzystać z funkcjonalności, które są dostępne i to tylko będzie zależało od tego, czy chcemy elektronicznie i mobilnie zarządzać danym obszarem i czy chcemy użytkownikom i jakim użytkownikom to udostępnić. Jeśli chodzi o to, jak to się robi, to żeby jakby tutaj trochę zobrazować i żeby była... No bo oczywiście, że czasami tak się mówi, że okej, samodzielnie może to wykonać jakby firma, żeby to zobrazować, to ja pokażę prostą rzecz związaną z konfiguracją, tak? Czyli za chwilę tu przełączę sobie taki ekran administracyjny dla systemu, jeśli chodzi o konfigurowanie tego. Momencik, niech mi tu się tylko to urośli. Tak naprawdę z punktu widzenia jakby działania tego, co tutaj mamy w tym menu bocznym i w tym, co jest w tym panelu głównym. Ja teraz jak sobie przejdę, zaraz wyświetlę tutaj Państwu jeszcze jeden ekran przeglądarki. I tutaj mam taką wersję, no w pełni przeglądarkową, prawda? Czyli ona tak naprawdę pokazuje to, co tam się dzieje. Ten technik, który tam był na tym panelu widoczny, że pracuje na tej prasie, na tym gnieździe, to on tutaj też jest. Te część, zapotrzebowanie, które stworzył ten pracownik, że potrzebuje tą pompę, czyli on tam zgłosił, że potrzebuje, żeby to w ramach awarii zrobić, no to on też to osoba, która to, kierownik może to zobaczyć, będzie widział tak naprawdę w ramach którego zlecenia, na jakim urządzeniu to jest potrzebne, ale chciałem pokazać ten obszar definiowania, konfigurowania tego panelu mobilnego, czyli mamy ustawienia mobile'a i to, co jest ważne, to, że ta lista kafelków, którą ja prezentowałem Państwu dotychczas, ona tak naprawdę jest dostępna tutaj z poziomu administratora. I ona jakby najczęściej jest tak, że ona się pojawia jako taka domyślna. Teraz, żeby ktoś widział guzik dodaj zlecenie, to musi mieć przypisaną odpowiednią rolę. Czyli po lewej stronie, po prawej stronie mamy uprawnienia użytkowników, role odpowiednie i te role, które są zdefiniowane, będą przypisane, one będą mogły skorzystać z danej funkcjonalności. Jeśli stwierdzam na przykład, że informacja o częściach zamiennych powinna być dostępna też na panelu głównym dla technika, to wystarczy, że wyszukam sobie wykonawcę prac, bo taką rolę ten pracownik ma i przypiszę to uprawnienie, to później jakby jak skończę tu prezentować, to wrócę sobie do tego technika i pokażę, że jak on miał to na panelu bocznym ten guzik z informacją o częściach, to w tym momencie będzie to też dostępne na tym panelu głównym, żeby było dla niego łatwiej to zrobić. A dodatkowo, co my możemy jeszcze zrobić? My możemy zrobić tak, że wejdziemy sobie i na przykład, nie wiem, ta ikonka związana z tym sankami no nie jest odpowiednia, bo chcielibyśmy mieć jakiś inną ikonę i stwierdzamy, że to zrobimy, zmienimy ten panel obchodowy nie na brązowy, tylko zrobimy go sobie na czerwono, że nie nazywa to się dostępne obchody, tylko obchody na przykład do realizacji, do realizacji i zapisuję. I w tym momencie ja kilkoma kliknięciami zmieniłem. Jeśli stwierdzam na przykład, że oprócz te obchody mogą być też wyświetlane drugi raz z innym filtrowaniem, bo tak naprawdę pod każdym z tych guzików również jest ustalone szczegółowe filtrowanie, czyli my tak naprawdę tu mamy zawężone, że tu pojawiamy tylko zgłoszenia z danym statusem, więc my jesteśmy w stanie jakby skopiować sobie cały taki
przycisk i ustawić, że będzie to widoczne dla innych użytkowników z innymi uprawnieniami, z innym zakresem danych. Czyli w trakcie prezentacji dla Państwa w tym momencie po pierwsze dołożyłem informacje o częściach dla technika, bo to wykonałem sobie tutaj, plus tak naprawdę zmieniłem ikonę dla tych obchodów i treść jakby tego przycisku, żeby była inaczej prezentowana dla pracownika produkcji. Więc jak to sobie zrzucimy i wrócę sobie tutaj, wystarczy, że się wyloguję z tego użytkownika i teraz może najpierw się zloguję na pracownika produkcji i pokażę, jak on tutaj może z tego skorzystać. I proszę spojrzeć, obchody już są nie sanki w dół, brązowe, tylko zmienione. Jest napisane obchody do realizacji. Widzimy, że tutaj nic nie ma, ale bo wykonał już wcześniej, więc to jest ta zmiana. Oczywiście też mógłbym zrobić kolejność, zmienić, prawda? Czyli jakby też można pozmieniać sobie tą kolejność, żeby ona była inna. Jak teraz wrócę sobie do technika i pokażę to z poziomu technika, to oczywiście też będziemy mieli informację o tym, tak, mamy w trakcie realizacji, ale na dole jest informacja o częściach, czyli już nie muszę na telefonie wchodzić tutaj sobie w części zamienne, tylko mam ten guzik dodatkowy wyświetlany również na tym panelu głównym, mogę sobie przejść do tego panelu, wyświetlić informację, przejść do informacji szczegółowych, wyświetlić obrazek, jak mam uprawnienia i drukarkę, to też wydrukować etykietę, nakleić, możemy mieć to w pełni również z poziomu tego mobilnego dla pracownika dostępne. Tych możliwości konfiguracyjnych jest jeszcze dosyć dużo w pozostałych obszarach związanych z treścią, która jest wyświetlana, z informacjami, jakie są kroki kolejne, czyli czy ten technik w ramach przeglądu to może rozpocząć, czy może to zawiesić. Te wszystkie informacje związane z obsługą i czy ma dostęp do historii, czy ma dostęp do informacji związanych z realizacją, czy zakupów, czy podgląd do załączników, to są wszystko elementy również konfigurowane, które jesteśmy w stanie dostosować zarówno od strony globalnej, jak i później poszczególnych grup osób, które pracują na aplikacji, bo to, co należy, to chcesz sobie podkreślić, to proszę spojrzeć, że jeśli ja będąc, pokażę to może na przykładzie zlecenia w realizacji. Jak ja jestem na zleceniu w realizacji, to ja w ramach tego zlecenia w realizacji mam zarówno historię pracowników, części zamienne, zakupy, checklista i te wszystkie załączniki i komentarze. A w momencie, gdy do tego samego jakby zlecenia, można powiedzieć, bo to jest to zlecenie awarii, usterki, które jest realizowane, jeśli ja się zaloguję jako produkcja, to, co jest ważne, to zgłoszenie w realizacji, ono ok, nie jest przeze mnie rozpoczęte, więc ja tu w ten sposób wejdę, ale proszę spojrzeć, że ten pracownik po pierwsze nie może nic tu przerwać, nic zrobić i również on ma inny zakres zakładek. Czy ten proces jakby konfigurowania systemu, dostosowywania go do konkretnych jakby potrzeb klienta, dwa poszczególnych użytkowników u klienta jest bardzo jakby szeroki. On się może dotyczyć zarówno tych głównych paneli, jak i poszczególnych zakładek, funkcjonalności, które udostępniamy i w naszej ocenie jest to kluczowe. Czyli my uważamy, że żeby system zafunkcjonował w sposób jakby faktycznie automatyczny, żeby on był do użycia w czasie rzeczywistym, to najważniejsze jest tak naprawdę maksymalnie go uprościć dla tego pracownika, który z niego korzysta pierwszy raz, drugi, co jakiś czas, to tam im mniej tych guzików będzie, im on będzie bardziej czytelny, tym jest większa szansa, że on będzie stosowany w czasie rzeczywistym i będzie, nie będzie jakby dodatkowym obowiązkiem, no, który jest odbierany negatywnie, tylko będzie jako takie narzędzie, tak jak telefon często, tak? Czyli telefon, dzwonienie, na zasadzie wezwanie technika poprzez telefon jest takim naturalnym sposobem, a wyeliminowanie tego i jakby przekazanie tych informacji w formie zgłoszenia na początek się wydaje no takie trudne i wręcz ktoś mówi, nie, jak jest awaria, to ja szybko zadzwonię. A my mówimy, ok, to zadzwoń, ale oprócz tego, żeby mieć pewność, kiedy to zgłosiłeś, to kilkoma kliknięciami jesteś w stanie co to jest zaraportować w systemie, czyli wybierasz szybko sobie, mamy, to się popsuło,
może zdjęcie zrobić, możemy nawet opis wyeliminować, żeby nie był wymagany, kogo wzywasz i można powiedzieć, że trwało to kilka sekund, a wiedza o tym, że jest, o której to było zgłoszone, na której maszynie dokładnie, na którym podzespole, kto to zgłosił, mamy z automatu zarejestrowane. Dwa, czas reakcji już będzie liczony w sposób automatyczny, bo my wysłaliśmy powiadomienie na telefon techników i oni tak naprawdę odpowiednio powinni zareagować i podjąć się realizacji tego zlecenia, potwierdzić jego rozpoczęcie, jego skończenie. A layout ogólny będzie nam z automatu też to prezentował, będziemy wiedzieli, co się, jeśli chodzi o to, na danym wydziale czy na danym zakładzie dzieje, w sposób też graficzny, prosty i czytelny prezentowali. Z mojej strony to tyle. Myślę, że tutaj koledzy, a zwłaszcza Jędrzej, tak jak obiecywał, pewnie zaraz się włączy, chyba że zrezygnował. Nie zrezygnowałem. Bardzo fajnie pokazujesz i to naprawdę interesująco wygląda. Oczywiście to nie ja powinienem wydawać opinię, tylko nasi goście naszego webinaru, ale taka jest moja prywatna opinia, jeśli mogę sobie to pozwolić na taki kawałek prywaty. Dziękuję, Łukasz, za tą twoją część. Tak jak mówiłem, no ja tylko chciałem się wtrącić w tym, żeby to powiedzieć, chociaż ty też to już powiedziałeś, tak, że to, co widać, to są lata doświadczeń i pewien prekonfig, który jest i funkcjonuje. To też są przykłady z różnych przedsiębiorstw, natomiast każda firma jest trochę inna, więc jeżeli państwo nie odnajdujecie tego, co byście widzieli tak naprawdę, no to jest jak najbardziej konfigurowalne, programowalne. Platforma jest całkowicie w rękach, że tak powiem, naszych specjalistów, a nie gdzieś tam za granicą. A z racji tego, że mamy po tych 20 lat doświadczenia, to wiemy, co to znaczy software'y zagraniczne, które często jest tak, że nie ma dostępu do źródeł, więc ciężko jest potem właśnie wprowadzać jakieś zmiany, czy trzeba czekać miesiącami. Więc tu na pewno jest ta przewaga. Te rozwiązania mobilne są jak najbardziej w zakresie właśnie czy to wsparcia produkcji, logistyki, czy tak jak tutaj serwisu. Stąd też to nasze partnerstwo dość szerokie, gdzie staramy się skupiać specjalistów. Dobrze, to tyle, żeby nie przedłużać. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą frekwencję. Zapraszamy do kontaktu, zapraszamy też do śledzenia naszej strony, zarówno hbahugard.pl szkolenia, jak również nas na YouTubie, ponieważ będziemy właśnie wkrótce ogłaszać, no wkrótce to tutaj może trochę też tak na wyrost mówię, w styczniu będziemy ogłaszać cały plan webinarów na pierwsze półrocze tego roku. Dużo będzie rzeczy związanych właśnie z platformą obiegu dokumentów, z narzędziami do wspierania procesów logistycznych i produkcyjnych, to tak od strony IT, ale też będzie dużo tematów prawno-podatkowych. Już wkrótce będziemy informować Państwa o webinarach nadchodzących w zakresie ewidencji akcyzowych, bo tam weszło nowe rozporządzenie, które mówi o tym, że elektroniczne ewidencje akcyzowe jednak mają być obowiązkowe. Za niedługo, ale to więcej szczegółów zapraszam na webinar. Również będziemy mówić o KSeF-ie, również będziemy mówić o zmianach w CIT-ie, które nadchodzą. Także zapraszam do śledzenia naszej strony. Tymczasem serdeczna prośba o wypełnienie webinarów, ankiety webinarów, o wypełnienie ankiet. Oddam jeszcze głos kolegom, żeby się ukłonili i podziękowali za uwagę. Ja zaraz włączę ankiety i prośba o ich wypełnienie z mojej strony. Ślicznie Państwu dziękuję i tak jak mówię, będzie obficie, będzie dużo webinarów w tym roku, więc zachęcam i zapraszam. Również dziękuję bardzo ze swojej strony. Właściwie tak jak powiedział Jędrzej, do zobaczenia wkrótce, miłego dnia i wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję również na koniec. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Do zobaczenia. Do usłyszenia.